Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Game Troll TV, w którym zobaczycie grę pod tytułem Kariera Polityczna, w której staramy się zostać eurodeputowanym, europarlamentarzystą. Jeśli w takim razie, drogi widzu, myślałeś o tym, w jaki sposób można byłoby to zrobić, to gra Kariera Polityczna w żartobliwy i humorystyczny sposób udzieli Ci odpowiedzi na to pytanie. Zapraszam na materiał. Na początek 4, a właściwie 3-stronicowa instrukcja. Mimo tak małej objętości, wszystko po jej przeczytaniu zrozumiemy. Głosy poparcia i pieniądze będziemy zdobywać na prostej, ale świetnie wykonanej planszy. Kartą gracza będzie jego legitymacja partyjna. A sami gracze przedstawieni są za pomocą dwupłciowych pionków. Gracza w jego poczynaniach będzie wspierała młodzieżówka Kwiat Tego Narodu, czyli Łyse Pały. Jednym z działań do wykonania w grze będzie quiz, czyli odpowiedzenie, czy dobrze znamy kultowe teksty naszych polityków. Możemy też coś trafić lub stracić w kartach ślepego losu. Czasem nasz polityczny rywal wyzwie nas do debaty. Mamy od tego odpowiednie karty, jak również do tego, by udzielić odpowiednich odpowiedzi, czyli tych zgodnych z sondażami. Na zakończenie przeglądu zawartości pudełka zostały nam jeszcze głosy poparcia, pieniądze, znaczniki prawdziwego Europejczyka i oczywiście kostki. W grze pod tytułem Kariera Polityczna wcielamy się w polityka, któremu zamarzyło się wyjechanie do Europarlamentu, jak mówi nam instrukcja, po prawdziwe zaszczyty i pieniądze. W tym celu wychodzimy do naszych wyborców, czyli popylamy po tej bardzo fajnie ilustrowanej planszy i zdobywamy poparcie, pieniądze, jeszcze większe pieniądze i świadectwa prawdziwego Europejczyka. Wszystkie te rzeczy są wymienne w pewnym systemie, co mamy umieszczone w instrukcji. Trochę przypomina to mechanikę, która ujęta jest w grze pod tytułem Super Farmer, z tym, że tutaj nie wymieniamy się zwierzątkami, tylko wymieniamy się głosami i pieniędzmi wyborców. Dzięki temu zdobędziemy właśnie poparcie i świadectwo prawdziwego Europejczyka, 3 znaczniki takiej żywszej gotówki, co pozwoli nam zostanie europarlamentarzystą. I wtedy wygramy grę, jeśli zrobimy to jako pierwsi. Przygotowanie do gry, jak ona sama, jest bardzo proste. Dostajemy legitymację partyjną, te łyse pały to znaczniki naszej młodzieżówki, do tego 300 euro, 3 znaczniki małego poparcia, karty, które przydadzą nam się w debacie, o ile przeciwnik ośmieli się na taką debatę publiczną nas wyzwać. No i na samym końcu dostajemy znacznik naszego gracza, którym będziemy chodzili sobie po tej planszy, stawiamy go na start, no i cóż, możemy zacząć wyścig po sławę i pieniądze. Cała gra nie zalicza się również do skomplikowanych i dobrze ma niski próg wejścia. Uwaga, uczę zasad gry. Bierzecie kostkę do gry, turlacie sobie tą kostką o 6, tak jakby nie ja. W tym momencie przesuwamy się o 1, 2, 3, 4, 5, 6 pól i wykonujemy działanie, które określa pole, na którym się zatrzymaliśmy. Tyle jeśli chodzi o zasady. Teraz pokażę Wam, co może się stać w zależności od pola, na którym się zatrzymamy. Pierwsze pole do omówienia to telewizja i podobne mu radio, prasa i internet, czyli szeroko rozumiane media. Jeśli zatrzymamy się na tym polu, inni gracze są zobowiązani dać nam żetony 2 małego poparcia. Kolejne pole, na które możemy trafić, to na przykład pole ślepy los. W tym momencie ciągniemy kartę ślepego losu i tam może znaleźć się karta, która da nam wzrost albo utratę poparcia, możemy zyskać lub stracić pieniądze. Możemy również zyskać karty CBA, jak również to nie ja, to on. Po co są nam te karty? Ano, jeśli wejdziemy na pole łapówka, no to bierzemy sobie 500 euro łapówki, ale w tym momencie któryś z graczy może użyć właśnie zdobytej w ten sposób karty CBA i to w tym momencie on bierze pieniądze z łapówki 500 euro, nikt o nie pyta, a my stoimy kolejkę. Chyba że rzucimy kartę to nie ja, to on. W tym momencie wskazujemy dowolnego gracza na planszy, który straci swoją kolejkę i przejmujemy pieniądze, o które znów nikt nie pyta i wszyscy są zadowoleni. Następne, w mojej opinii najciekawsze pole, to pole
pole pytanie. Kiedy do niej wejdziemy, jakiś inny gracz ciągnie kartę pytania, my rzucamy tą fajną kostką i na przykład wypadło czerwone, czyli zostaje nam zadane drugie czerwone pytanie. No i tutaj na przykład mamy, która z wymienionych partii nigdy nie została zarejestrowana. Tutaj mamy pytanie, do którego są udzielone odpowiedzi A, B, C, no i my musimy wskazać prawidłową. Jeśli nam się uda, w tym wypadku dostajemy dwa żetony poparcia. Kolejne pole to pole debata. W momencie, kiedy na nie wejdziemy, możemy wyzwać innego gracza na debatę. Ciągniemy pytanie, jak na przykład tutaj, czy uważa pan, pani, że należy zamówić nowe samoloty dla oficjeli? No i w tym momencie mamy nagrodę, którą możemy zgarnąć. W tym wypadku 5 aż żetonów poparcia małego z banku. Pytanie sobie kładziemy, zagrywamy karty na prawo, lewo i jednocześnie je odsłaniamy i już widzimy, kto wygrał. Tu mamy 5%, 25%, no to gracz, który uzyskał większe poparcie widzów, ma 25%. Ale, spokojnie. W momencie, kiedy na przykład wiemy, że mamy taką słabą kartę 5%, a wcześniej ze ślepego losu udało nam się wyciągnąć na przykład taką kartę, czyli zawsze zabieram ze sobą słupek popularności, możemy ją zagrać równocześnie z kartą naszej odpowiedzi i w tym momencie to my wygramy żeton poparcia, a nie nasz oponent. No i tyle. Mamy jeszcze pola narożne. Jednym z nich jest pole ruletka. I tutaj załóżmy, stawiam 100 euro, maksymalnie mogę postawić 300. W tym momencie mówię, że wypadnie czerwony, wypadł czarny, więc straciłem tenże zakład. Jeśli wypadłby rzeczywiście czerwony, zyskałbym to i tyle samo dołożone z banku. Następne narożne pole to znów takie pole niby zakładowe. Znowu typujemy, co wypadnie. Załóżmy, wypadnie czarne. O, tym razem mi się udało. W momencie, kiedy mi się udało, zyskuję dwa żetony poparcia. Jeśli by mi się nie udało, straciłbym jeden żeton poparcia. Pole wykrywacza kłamstw to znowu pole, gdzie typujemy. Rzucamy kostką, załóżmy wytypuję czerwone, wytypowałem czarne, więc jak widać często mijam się z prawdą, więc muszę stać jedną kolejkę. Jeśli wypadłoby czerwone, zyskałbym jeden żeton poparcia. Ostatnie narożne pole to pole start. Kiedy przez nie przejdziemy, ma miejsce dzień wypłaty i dostajemy 200 euro. Ostatnia rzecz do omówienia to te wszystkie kolorowe pola, którymi plansza usłana jest dookoła. W momencie, kiedy wejdziemy na takie pole, możemy postawić na nim żeton dziarskiej młodzieżówki, jak również na polo, które zawiera ten sam kolor. Kosztuje nas to aż 200 euro, ale jakieś profity z tego będą, ponieważ kiedy my wejdziemy później na takie pole, dostaniemy od naszej młodzieżówki 100 euro. W momencie, kiedy na to wejdzie nasz przeciwnik, będzie musiał nam zapłacić 100 euro. Jeśli uda nam się tak zrobić, że przeciwnik wejdzie na pole, gdzie sąsiadować będą dwa nasze znaczniki, dostaniemy już 200 euro, a nawet jeśli będą to trzy znaczniki i wejdzie w środek, dostaniemy już 300 euro. Tak więc opłaca się inwestować w młodzież. Na zakończenie kilka słów podsumowania gry pod tytułem Kariera Polityczna. Zaczynamy jak zwykle od wykonania, a to podzielimy podsumowanie sobie na dwie części. Na warstwę jakościową, jak również wizualną. Warstwa jakościowa na duży plus, poza legitymacjami partyjnymi, ponieważ te są wykonane z bardzo cienkiego materiału i mogą nam dosyć szybko się zniszczyć. Cała reszta jak najbardziej dobrze jest wykonana. Jeśli chodzi o warstwę estetyczną, słuchajcie, jeśli lubicie tego rodzaju karykaturalne wykonanie ilustracji, które w tym momencie jest gwarantowana jakość jego przez pana mleczkę, no to jak najbardziej gra będzie wam się podobała i w wolnej chwili czasami możecie sobie po prostu wziąć niektóre karty i poczytać, nie wiem, karykatury, obejrzeć sobie te karykatury i jak najbardziej będziecie mieli jeszcze trochę śmiechu, kiedy są, nie wiem, obśmiewane różnego rodzaju przywary naszych, nie tylko naszych polityków, ale to mówię to, co kto lubi. Kolejna część to do kogo ta gra jest adresowana. Słuchajcie, jest to gra, która ma bardzo niski próg wejścia, czyli po prostu wystarczy do tej gry usiąść, wystarczy, że jedna osoba ogarnia temat i po prostu będziemy się poruszali i wykonywali to, co do poszczególnych pól jest dopisane. Więc pod tym względem absolutny, totalny banał. Część graczy w tym momencie może stwierdzić, to dla mnie za proste. Słuchaj, zależy z jakim nastawieniem do gry siadasz. Jeśli po prostu chcesz się dobrze bawić, pogadać sobie trochę może o polityce, pośmiać się, pozastanawiać nad niektórymi rzeczami, ponieważ te pytania w tych kartach wcale nie są, kurczę, takie proste i oczywiste,
No to jak najbardziej może to być gra dla ciebie i rzeczywiście możesz mieć miło spędzony czas przy niej i do takich osób jak najbardziej ta gra jest adresowana. Tak więc jeśli jesteś wśród tej grupy ludzi, spokojnie karierę polityczną możesz sobie nabyć. I to tyle na dzisiaj. Do następnego razu. Trzymajcie się. Hej!